Na koniec, Antku, pytam jeszcze o klątwę. Pytam o to, czy w sztuce powinny być granice cenzury i kto powinien je wytyczać? Wiesz co, no wiesz, to jest ten problem, że nie widziałem spektaklu i chyba nie zobaczę go nigdy, bo podobno kolejki do kas są takie, że się nie da już tego obejrzeć. No i jestem ciekaw, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli ktoś rzeczywiście przekracza pewne granice takie, które powodują, że ranimy czyjeś uczucia, to jest to gdzieś tam, no na pewno nie w moim stylu. I wydaje mi się, że w teatrach prywatnych, proszę bardzo, ale jeżeli to powstaje gdzieś tam za pieniądze publiczne, no to nie do końca jest to w porządku. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że jakby sztuka, jestem za wolnością sztuki absolutnie i niech artyści tworzą co chcą, ale też no pewne instytucje są w innym celu, prawda? A te teatry prywatne też świetnie sobie radzą, więc jeżeli ktoś ma potrzebę takiego przekraczania granic, no to po prostu niech to robi za własną kasę, a nie za kasę publiczną, z której potem jest rozliczany przez setki tysięcy osób. No bo gdzieś tam to jest nie w porządku. Też uważam, że piętnowanie aktorów, którzy biorą udział też właśnie w jakichś takich eksperymentach, też nie jest do końca w porządku, dlatego że aktorzy są od grania, prawda? I okej, no mogli przeczytać tekst i się jakby nie odnaleźć w tym, ale no powtarzam, aktorzy są od grania, więc wydaje mi się, że nie powinno się ich do końca jakby też rozliczać z każdej roli. No, wiesz, no Jude Law też zagrał papieża i jakoś wszyscy też to oglądamy i się nie oburzamy, więc ale tutaj rzeczywiście akurat w przypadku tej klątwy, tak jak mówię, nie widziałem, ale z tego co słyszałem, no to jakby to są jakby rzeczywiście przekroczone pewne granice, przynajmniej mojego smaku i takiego, z którym ja się nie do końca zgadzam, więc no, nawet nie wiem, czy chcę to oglądać, prawdę mówiąc, bo no, chyba nie interesuje mnie tego rodzaju retoryka, jaką prezentuje, z tego co zrozumiałem, ten spektakl. No ja jestem na nie w każdym razie. No i tak jak mówię, no, za prywatną kasę nie sobie artyści robią co chcą, ale nie, potem się nie dziwią, że jak robią w teatrze za jakieś tam publiczne pieniądze, różne rzeczy, no to są rozliczani i jest na nich gdzieś tam jakaś nagonka, no bo rzeczywiście no jest to takie wkładanie kija w mrowisko, które jest moim zdaniem niepotrzebne.